Mr. Bond, we meet again! Witamy w kolejnym odcinku JamesBondTeam.pl. Dzisiaj porozmawiamy sobie o wielkim wydarzeniu, jakie miało miejsce pod koniec maja, czyli zakupie wytwórni MGM przez Amazon. A tym razem jest z nami znakomity gość, człowiek z popkultury, dosłownie i w przenośni. Dzień dobry. Kamil Śmiałkowski, doskonale znany naszym słuchaczom, autor książki Bond Leksykon. Na pewno stąd go kojarzycie, ale możecie oczywiście usłyszeć też jego głos w radiu, czy czytać jego teksty na blogu Człowiek z popkultury. A oprócz tego standardowy skład, czyli... Marcin Tadera, jamesbond.org.pl i Przemek Bartnik, jamesbond.com.pl. Chłopaki. Amazon kupuje MGM i w końcu wytwórnia nie będzie borykała się z problemami finansowymi, a przynajmniej wszystko na to wskazuje. Jakie są wasze odczucia na ten temat? Czy widzicie w tym same wady, zalety, a może jest to całkiem neutralna sytuacja? Znaczy ja staram się patrzeć na świat raczej bez takiego wyraźnego podziału na dobro i zło w dzisiejszych czasach, czyli patrzę na to, jak to wszystko się zmienia i płynę na fali, patrzę i staram się dostrzegać to, co dobre i złe równocześnie w tym wszystkim i mam wrażenie, patrząc na was chyba przeciwne do was, że dokładnie tego było Bondowi trzeba. To znaczy większego domu, to znaczy większego brandu, który się nim zaopiekuje, bo żyjemy w świecie wielkich brandów, żyjemy w świecie wielkich korporacji i moim zdaniem Bond był już jedną z ostatnich marek, która jeszcze nie przyłączyła się do której ze stron w tej walce. A tu trzeba się łączyć w duże frakcje, bo z jednej strony one nakładają na to czapeczkę organizacyjną, finansową i mogą czasem w czymś namieszać, ale przede wszystkim one są dziś niezbędne, żeby funkcjonować na taką skalę we współczesnym świecie popkultury. Możemy sobie mówić o kinie niezależnym, możemy sobie mówić o komiksach, o różnych rzeczach, ale te największe brandy, największe marki gromadzą się w tych 4-5 dzisiaj wielkich domach, dzięki którym mogą walczyć ze sobą jak równy z równym. I Bond, mam wrażenie, był już jednym z ostatnich takich, którzy jeszcze nie mieli tego wielkiego domu. Być może dla niektórych to będzie smutna okoliczność i oznaka końca jakiejś ery. Proszę bardzo. Ale dla mnie Bond jest taką samą i tak dobrą marką jak, nie wiem, jak Gwiezdne Wojny, jak Star Trek, jak Godzilla, jak z rzeczy świeższych chociażby Szybcy i Wściekli. I jest już chyba ostatnią z tych wielkich marek, która nie ma takiego dobrego, współczesnego wachlarza wszystkiego dookoła. Były oczywiście i uwielbiam komiksy z Bondem, były przede wszystkim powieści na początku, jest jakiś serial animowany sprzed lat, czy jakieś gry, ale teraz dzięki tej syndykacji myślę, że dostaniemy wreszcie fajne, spójne, wielkie uniwersum Bonda. I trochę na nie czekam. Mm-hmm. Ja trochę może zbyt negatywnie zabrzmiałem na początku. Ja ogólnie też bardzo się cieszę z tego, że Amazon akurat kupił MGM. Patrząc po tych innych graczach, o których wspominałeś, to czy Netflix, czy Disney, to akurat oczywiście tutaj Disney zupełnie nie pasowałby, tak mi się wydaje, do zakupu marki, jaką jest James Bond. Natomiast Amazon wydaje mi się chyba najlepszą z opcji, bo oczywiście jest to bardzo liczący się gracz i przede wszystkim posiadający streaming, który w tych czasach, jak się okazało w ciągu ostatniego roku, przede wszystkim w ciągu ostatniego roku, ale oczywiście już wcześniej jest zdecydowanie niezbędny. I ja też widzę same większość dobrych stron tej transakcji. To jest w ogóle olbrzymia transakcja, jedna chyba z największych, jeśli nie największa, bo to prawie 8,5 miliarda dolarów to jest naprawdę dużo. 4000. To, że to jest dużo, to jest jedno, ale to jest znacznie powyżej wartości, którą szacowali analitycy, bo uważano, że MGM wart jest około 5-6 miliardów dolarów. Tak więc to są faktycznie gigantyczne pieniądze, które Amazon wydał właściwie dość
lekką ręką. Ale to chyba jest kwestia tego, że no, gdyby nie ci, to byłaby jak, gdyby się nie dogadali, to byłaby jakaś licytacja czy coś w tym rodzaju, więc tak czy owak mówimy o wielkich pieniądzach, które są, no jak zawsze, no, rzecz jest warta tyle, ile ktoś chce za nią zapłacić, więc analitycy sobie mogą, ale takie są fakty. Nie, oczywiście, jasne. Ja też jestem, generalnie jestem bardzo pozytywnie nastawiony do tej transakcji. Podobnie jak i wy, no, najważniejsze w tym wszystkim jest to, że przynajmniej wszystko na to wskazuje, że problemy finansowe studia, a MGM przecież od dekad borykało się z problemami finansowymi, nareszcie nie będą przeszkodą w produkcji filmów o Bondzie. Tak więc to jest chyba tak naprawdę najlepsza informacja. Czy zmieni się faktycznie bardzo dużo w świecie Jamesa Bonda, to chyba czas pokaże, tak? MGM dysponowało tylko połową praw do filmowej inkarnacji Jamesa Bonda. Tak więc to ma swoje plusy i to ma swoje minusy. Tak? Amazon z jednej strony nie będzie w stanie niczego wymusić na producentach, czyli na Eon Productions, ale z drugiej strony... No właśnie to jest jedyną obawą, jaką ja mam, to jest właśnie to, że jednak Amazon jest tak wielkim graczem i silnym producentem, który może w jakiś sposób starać się wymusić na producentach, na Eon, tak, na Barbarze Broccoli i Michaelu J. Wilsonie jednak jakąś szybszą pracę albo może dorzucać jakieś swoje pomysły, ewentualnie właśnie pójść w jakieś rozszerzanie uniwersum, tak, wprowadzanie jakichś pomysłów na spin-offy i akurat Barbara wydaje mi się, że zawsze razem z Michaelem J. Wilsonem dbali o ten rodzinny interes i stanowili taki mocny firewall, więc sądzę, że będą w stanie powstrzymać nawet Amazon, jeżeli będą takie pomysły, ale zdanie Johna Logana, scenarzysty kilku Bondów, też nie wiem, czy mieliście okazję się z nim zapoznać, natomiast on jest przerażony tym zakupem i ze swojego doświadczenia mówi o takich problemach, które producenci bardzo często próbują wymusić na filmowcach, na realizacji tego typu filmów i boi się, że to w tym kierunku właśnie pójdzie, czyli wymuszania swoich pomysłów. No zawsze jest oczywiście ta czapeczka producencka, bo na tym polega amerykańska popkultura, czy zachodnia popkultura. Ja bym się tak, znaczy Bondy zawsze były produkcją tej jednej rodziny i od dekad to działało. Czy będzie to działało dalej w ten sposób, trudno powiedzieć, no ale rzeczywistość się zmienia. No. Te piękne, urocze historie, jak to właśnie rodzinnie sobie przez dekady jeździli po świecie, najpierw patrzyli, co się uda, co się nie uda, wymyślali filmy pod lokacje i tak dalej. No, żyjemy w czasach zupełnie innych, żyjemy, co zresztą widać trochę w Bondach w innej rzeczywistości. Jak na razie Bondy nadążały za tym, co się zmieniało w kinie, moim zdaniem w sposób ciekawy. Logan miał swoje dobre momenty, ale nie jest dla mnie jakimś wielkim autorytetem producenckim ani nawet scenariuszowym, bo popełniał też spore błędy, które oczywiście zwalał na producentów. Nie, ja myślę, ja jestem dobrej myśli. Patrząc na to, co robi Amazon ze swoimi produkcjami i filmowymi, i serialowymi, tu jest dobrze. Oczywiście oni też popełniają błędy, chociażby najlepszym przykładem jest totalnie nieudany niedawno film na podstawie, teoretycznie na podstawie Clancy'ego, ale praktycznie nic tam z tego Clancy'ego. Co zresztą przypomina nam trochę ideę Bondów, że zostawili tytuł, mniej więcej charakter postaci i nic poza tym. Ale niestety zamiast zrobić coś fajnego, zrobili coś no, totalnie sztampowego z postacią Clarka z powieści Jacka Ryana. No zobaczymy. Moim zdaniem naprawdę poszło to faktycznie, patrząc na ten wybór, który mieli, jest to chyba najlepsze możliwe wyjście, a tytuły Amazona, mam wrażenie, do mnie docierają, ja się z nimi czuję najlepiej, patrząc na ostatnie lata, to co się dzieje w Netflixie, w HBO, to tutaj najlepiej mają właśnie takie marki męskie, o, że ujmę, sformułowanie może trochę dziaderskiego, ale adekwatnego do sytuacji.
Nie, bo mi rzeczywiście z platformą Amazona jest trochę nie po drodze, to znaczy jestem jej subskrybentem od dłuższego czasu, ale rzeczywiście nie śledzę intensywnie produkcji, zwłaszcza produkcji tych sygnowanych przez Amazon Studios. Natomiast wiem, że ty, Kamilo, akurat często tam zaglądasz, ponieważ na twoim blogu Człowiek z Popkultury często widzę recenzje właśnie produkcji Amazona, tak więc z całą pewnością... Jack Ryan sam sobie jest świetnym serialem. Bosch jest rewelacyjnym, twardzielskim serialem o dobrym gliniarzu. Gdyby tutaj oni w tą stronę potrafią. Mówię, popełniają też błędy, czasami im to nie wychodzi, ale myślę, że to jest dobry adres. A to w sumie ciekawe sformułowanie z tym męskim kinem jako czymś, co można określić mianem domeny Amazona. Ja trochę Amazona widzę w taki sposób, też zdecydowanie podzielam twoje zdanie, Kamilu, że jest to chyba jedna z najlepszych, jak nie najlepsza platforma, bo jednak Disney, no to wiadomo, to jest ukierunkowana tylko i wyłącznie na to, co przychodzi, przynosi największe dochody, i Marvel, Gwiezdne Wojny, i mają na razie, wydaje mi się, klapki na oczy, skupiają się tylko i wyłącznie na tym, i to jest też tak ukierunkowane na określonego widza. Natomiast Netflix, o Netflix się zawsze bałem, bo jednak Netflix jest bardzo różny poziom prezentuje swoich produkcji, tak bym powiedział. Natomiast Amazon jest taką platformą dla wszystkich. Znajdzie się tam, tak jak powiedziałeś, i męskie kino, ale też i dla fanów klasyki jest mnóstwo ciekawych pozycji. Te seriale, które wymieniałeś, jak najbardziej zgadzam się, plus ja też bardzo lubię Neila Gaimana, więc te wszystkie seriale, które tam znajdujemy, też bardzo mi odpowiadają. I tak jak już powiedziałem, ja się akurat z tego wyboru bardzo, bardzo się cieszę i uważam, że to jest bardzo dobry krok dla takiej platformy właśnie jak Amazon. Mi się podoba też to, ten moment, w którym to nastąpiło, no bo uparcie jesteśmy przed tym Bondem, który na nas czeka, ale jesteśmy tuż przed zmianą. Ten Bond, który już jest gotowy, spakowany i czeka wreszcie na swój moment w kinach, to wiemy mniej więcej, co nas czeka, no, ale przede wszystkim wiemy, że to będzie ostatni Craig. Więc jesteśmy przed momentem wielkiej zmiany. I myślę, że to jest dobry moment na wyjście Amazona, bo z jednej strony może to być po prostu reboot kolejny i zaczęcie od nowa czegoś zupełnie nowej historii, a może to być właśnie rozwinięcie wachlarza wszystkich możliwości, czyli nie wiadomo, czy James Bond stanie się kimś innym, czy nagle dostaniemy historię o innych postaciach z tego świata, a jest tam kilka postaci, które spokojnie udźwigną dokładnie na tej samej zasadzie, jak Disney robi teraz z Gwiezdnymi Wojnami, czy z Marvelem, spokojnie udźwigną takie seriale, czy miniseriale poświęcone swoim postaciom. Możemy dzięki temu wrócić chociażby do oryginalnych fabuł Fleminga, które wciąż są świetnym kawałem literatury sensacyjnej. Możemy pobawić się. No, jest tyle możliwych opcji, że naprawdę z niecierpliwością czekam, żeby ten film wreszcie wszedł i żebyśmy te 2-3 lata przetrwali i zobaczyli, co będzie dalej. Tak, dokładnie. Problem też tylko niestety polega na tym, że tak jak mówiliśmy wcześniej, że z jednej strony Amazon nie może narzucić swoich wizji, ponieważ ma tylko 50% praw do filmowej wersji postaci Jamesa Bonda, no ale ma to też swoją niestety też złą stronę, tak, ponieważ to jest tylko 50%, a zatem nie mogą w żaden sposób zmusić Eon Productions do bardziej intensywnego działania, bo to Eon, pomimo tego, że ma połowę praw do postaci Jamesa Bonda, to niestety dysponuje też w zasadzie niemal 100% kontrolą nad produkcją, tak? I o ile problemy finansowe studia nie będą już najprawdopodobniej nigdy stanowiły przeszkody przy produkcji kolejnych filmów i nie będą powstrzymywały tych produkcji, o tyle też nie czarujmy się, to były problemy w przeszłości, ale to nie były jedyne problemy. Nawet bym powiedział, że przy okazji ostatnich filmów to być może właśnie nie pieniądze sprawiały, że czy problemy finansowe były głównym problemem, a jednak gdzieś te problemy były w jakimś innym miejscu, tak? Czy to była
Teraz nie wiem, jakiego słowa użyć, bo niechęć do działania to nie jest zapewne dobre określenie, ale no gdzieś i producenci, i aktor, i reżyserzy, no oczywiście mówię tutaj, mam na myśli sama Mendesa przy okazji Spectre, po prostu nie garnęli się do bardziej intensywnych prac nad kolejnymi filmami, tak więc wcale nie jestem przekonany, że tutaj Amazon będzie miał możliwość wymuszenia czegokolwiek na Ion Productions. Zobaczymy oczywiście, jak się ich współpraca ułoży, no bo Barbara Broccoli i Michael G. Wilson zapewne byli przyzwyczajeni do tego, że MGM ma w pewnych określonych tylko przypadkach prawo weta, ale generalnie całą produkcję pozostawiał właśnie im. No zobaczymy, jak do tematu podejdzie Amazon. Tak więc jest to na pewno w pewnym sensie niewiadoma. Jest to niewiadoma, natomiast czy Michael G. Wilson, który ma już przecież ile, no 70 parę lat i Barbara Broccoli, która coraz wyraźniej akcentuje swoją obecność, nie wiem, na Broadwayu, czy generalnie na deskach teatru, gdzie dość dużo sztuk wyprodukowała. Poszukuje też swojej drogi jako producent filmów poza bondowską serią. No, wcale nie jestem przekonany, że tutaj machina producent przyspieszy. Dopóty Barbara Broccoli i Michael G. Wilson będą sprawowali pełną kontrolę nad produkcją, dopóty może być problem. Może być problem. Znaczy, moim zdaniem to trochę tak jest, że... Znaczy nie, szczerze mówiąc, nie, tu jesteście większymi specjalistami ode mnie, ja się na tym nie znam, bo nie śledzę tego aż tak bieżąco, ale może to tam też jest kwestia zmiany pokoleniowej i ktoś już powinien tych starszych państwa zastąpić, tak jak oni w swoim czasie byli drugim pokoleniem producenckim i pewnie w którymś momencie to nastąpi. No, myślę, że gdzieś może właśnie w trakcie tej przemiany, no bo teraz tej kolejnej zmiany, no bo przecież to, co się działo, czy z Mendesem, czy później cała afera, nazwijmy ją aferą Tomasza Kota, była najlepszym przykładem tego, że tam aż furczy miejscami od konfliktów i od ustalenia, kto jest najważniejszy. Tak. Więc to też może być ta zmiana teraz aktorska, może być taką formą kolejnego przesilenia. No, my jesteśmy jak gdyby przyzwyczajeni do śledzenia tego z perspektywy tej jednej, dwóch, trzech, czterech dekad w przeszłości, jak to tam wyglądały te kolejne castingi, te kolejne dobierania bondów i jak to pan Broccoli, a potem pani Broccoli o wszystkim rządzili. Może już rządzi ktoś inny, tylko jeszcze o tym nie wiemy. Właśnie, ostatnio tak sprawdzałem, Barbara Broccoli ma córkę, więc jestem ciekawy, czy biznes pozostanie w rodzinie, czy będą jednak szukali kogoś innego. A rzeczywiście ten czas nieubłagalnie się zbliża. A Michael G. Wilson ma przecież syna Grega Wilsona, który piastuje, nie pamiętam dokładnie jaką, ale pełni jakąś funkcję w Ion Productions. Nie, to jest chyba wiceprezes do spraw, nie wiem, marketingu, coś w tym stylu. Z kolei córka Barbary Broccoli też udziela się w świecie filmowym. Ona się chyba nazywa Angelica Zolo bodajże. Natomiast wydaje mi się, odnoszę wrażenie, że ona raczej, przynajmniej na razie, skupia się gdzieś na produkowaniu czy reżyserowaniu filmów niezależnych. No ale zobaczymy. No sam jestem ciekaw, bo oczywiście Amazon ma, gdyby chciał, mógłby zaproponować takie pieniądze, każde pieniądze, tak, żeby pozyskać pełnię praw do postaci Jamesa Bonda nie być ograniczony tutaj przez Broccoli Wilsona. Natomiast czy oni będą chcieli się tych praw pozbyć? Na razie nic na to nie wskazuje. Wydają się być bardzo przywiązani do idei tego, że są jakby, że to na ich barkach spoczywa ta franczyza i dbają o spuściznę swojego ojca. Tak więc no, mówi się oczywiście, że wszystko ma swoją cenę i wszystko jest kwestią ceny, ale w tym konkretnym przypadku nie będzie chodziło o pieniądze. Mhm. A tak teraz jeszcze przyszło mi na myśl, gdybyśmy się pobawili w przewidywania, tak naprawdę w to, co wy chcielibyście zobaczyć. Czy rozszerzanie takiego uniwersum, tak jak powiedział Kamil, czyli jakieś spin-offy, dodatkowe seriale z świata o Bondzie, czy nawet oddzielne filmy. Czy jesteście za takim pomysłem? Chcielibyście, żeby to w tym kierunku poszło, czy jednak dalej najlepszą opcją byłoby prowadzenie tego biznesu, tak jak robią to w tej chwili Barbara i Michael G. Wilson i nadal dostawalibyśmy jeden film co kilka lat i to
to tyle. No ja jestem absolutnie fanem uniwersów, co zresztą widać też w moim leksykonie, gdzie równie duże miejsce poświęciłem każdemu możliwemu komiksowi czy książce jakoś związanej z Bondem. I łomoczę tam rebis, żeby te następne książki wydawał, chociaż właśnie faktycznie coś ostatnio zamilkli. To jest taki czas. No i myślę, że oczywiście kilka dekad temu nikt by nie pomyślał, taki George Lucas by nie pomyślał, że nagle odpalą 5 seriali z Gwiezdnych Wojen. To tutaj dokładnie jesteśmy w takim miejscu rzeczywistości, że ludzie i chętnie oglądają seriale i Bondy, jeśli się im dobrze przyjrzeć, one też zawsze coś tam kombinowały z tą nowoczesnością, chociażby na poziomie reklam. Tutaj zawsze, zawsze były bardziej do przodu niż jakakolwiek inna marka. Teraz znowu, to jest taka sinusoida, teraz znowu zostały trochę w tyle w porównaniu z resztą popkultury i myślę, że spokojnie wystarczy dać im szansę, że właśnie zrobić nowy, tak jak było przy GoldenEye, a potem przy Casino Royale, że spokojnie z tyłu stawki przeskoczą na sam przód. Mm-hmm. Tylko może faktycznie nie filmem kinowym, a jakąś inną, świeższą formułą. Marcin, no to jak? Uniwersum tak, nie? Tak. Tak, zdecydowanie tak, aczkolwiek no, w przewidywalnej przyszłości raczej nie powinniśmy się spodziewać tak złożonego, współdzielonego uniwersum, jak chociażby obecnie funkcjonujące w ramach Gwiezdnych Wojen, gdzie filmy, seriale, komiksy, powieści, gry przenikają się nawzajem, uzupełniają, dopowiadają. No, w przypadku serii o Jamesie Bondzie na razie nie ma takiej możliwości, ponieważ tutaj faktycznie, jeśli chodzi o same prawa, do postaci, to jest dużo bardziej złożona historia, tak? Ponieważ prawa do filmowej inkarnacji Bonda to jest jedna historia. Prawa do powieści dzierży z kolei Ian Fleming Publications, czyli spadkobiercy Jana Fleminga, tak więc tutaj Amazon sam w sobie nie jest w stanie napędzić tego współdzielonego uniwersum. No, historia popkultury pokazuje, że nie z takimi problemami sobie poradzili. Marvel, który zebrał rozproszone wcześniej prawa filmowe na wszystkie możliwe wielkie studia. Święty, który miał tak skomplikowane prawa w pewnym momencie, że nikt nie sądził, że kiedykolwiek dojdzie do jakiejkolwiek nowej produkcji Świętego, a Richard Evans zebrał to wszystko do kupy, no i powstał film z Valem Kilmerem. No, myślę, że docenimy, znaczy dajmy im szansę. Jeśli ktokolwiek, no to właśnie Amazon. Tym bardziej, że to też nie jest tak, że to są zupełnie dwa oddzielne światy, ponieważ jeszcze 20-30 lat temu i powstawały adaptacje scenariuszy do filmów o Jamesie Bondzie. I gdzieś, chociaż książki funkcjonowały, czy powieści funkcjonowały jako oczywiście oddzielny byt, to mimo wszystko zmiany w świecie filmowego Bonda wpływały na powieści, tak? Ponieważ jeśli M została kobietą w GoldenEye, to chwilę później, czy John Garner, czy Raymond Benson nie uciekali już od tego, tak? I również w ich powieściach M była kobietą. No tak, no ich oni też robili beletryzację, które de facto tak, stawały częścią mistrzów, to co teraz wyprawia Dynamite z komiksami, z Bondem, no przecież idzie tam w tak różnych kierunkach, że równocześnie robiąc i adaptacje komiksowe klasycznej prozy i rozwijając swoje uniwersum naprawdę porządnymi nazwiskami scenarzystów i rysowników i bawiąc się jeszcze już w ciągłą serię, no za chwilę to wszystko można naprawdę, to wszystko daje podstawy do jednego fajnego, spójnego uniwersum. Jeszcze jakiś czas temu nie było na przykład takiego spójnego uniwersum z, nie wiem, Star Treka, a w pewnym momencie doszli do wniosku, że należy to jednak wszystko ogarnąć i iść tropem Gwiezdnych Wojen, które pierwsze tak zrobiło, że wszystko było w miarę spójne. Mhm. A jeśli właśnie chodzi też o spin-offy, czy seriale, niekoniecznie, w których James Bond miałby grać pierwszoplanowe skrzypce, no to właśnie wspomniane przez ciebie komiksy Dynamite Entertainment udowodniły, że to ma sens, tak, ponieważ tam powstała kapitalna seria, której głównym bohaterem jest Felix Leiter. Tam powstał doskonały one-shot z M, poświęcony postaci M. Trochę mniej udany o Moneypenny, ale faktycznie w tych postaciach gdzieś drzemie potencjał na spin-off, może niekoniecznie na bardzo rozbudowaną
fabułę, która miałaby być prowadzona latami, ale na jakieś mini historie, mini seriale właściwie dlaczego nie? Tak więc ja jestem jak najbardziej, absolutnie jestem jak najbardziej za tym, żeby gdzieś ta idea współdzielonego uniwersum była wdrażana w życie, bo no nie czarujmy się, po kręcenie jednego filmu na 3, 4, 5 lat spowoduje to, że seria o Jamesie Bondzie po prostu popadnie w zapomnienie, bo nie wytrzyma konkurencji z bardziej dynamicznie rozwijanymi seriami. Ja znowu trochę chyba tak naprzeciwko was stanę. Ja nie do końca chciałbym chyba widzieć aż tak rozbudowane uniwersum Jamesa Bonda. Może na pewno chciałbym zobaczyć próbę skonstruowania jakiegoś serialu. Tak jak mówicie, czy o jakiejś innej postaci, czy po prostu jakiś serial z boku. Natomiast jakby nie było, to mimo tego, że filmy wychodziły co 4 lata, kiedyś wcześniej co 2 lata, to jednak cały czas ten James Bond się utrzymuje i cały czas ma coraz większą publiczność. Ja nie uważam, że zginąłby w natłoku tego, co się dzieje wokół i szczerze mówiąc znam też wiele osób trochę zmęczonych tym uniwersami panującymi wokół, więc ja sam osobiście chyba szczerze mówiąc wolałbym pozostawić nadal taką konwencję, jak mamy teraz, tylko oczywiście życzyłbym sobie, żeby te filmy widzieć troszkę częściej. Mhm. No ale wiesz, jak zawsze w takich sytuacjach racja ma ten, znaczy decyduje ten, kto ma pieniądze. Kto ma pieniądze, a on chce tych pieniędzy zarabiać jeszcze więcej, więc takie uniwersum, myślę, że nas czeka chcąc, nie chcąc. Wystarczy spojrzeć nawet na, wiesz, przy tak dużych markach wystarczy spojrzeć nawet na te mniejsze troszkę, te, które są czysto filmowe, jak sobie na przykład, nie wiem, czy Szybcy i Wściekli, czy Jurassic Park uzupełniają drobnymi serialami animowanymi dla młodszych. Ja wiem, że brzmi to jak profanacja w wypadku Jamesa Bonda, ale profanacja, która już ma precedens, bo był serial animowany James Bond Junior, była seria komiksów James Bond Junior swego czasu. Są też powieści zarówno dla młodszych, jak i o młodszym Jamesie Bondzie, ale wcale nie takie dla młodszych. Zresztą kapitalne. No. Naprawdę jestem, ja osobiście jestem ogromnym fanem serii o młodym Bondzie. Podchodziłem do tej serii tak bardzo z obowiązku, a ostatecznie naprawdę byłem zachwycony i żałowałem, że się skończyła. No, także mówię, jest tego trochę. No, było, nie było, dzisiejszy literacki Bond, czyli Horowitz, też tak naprawdę zaczynał od najlepszego możliwego pastiszu młodego Bonda, czyli z serii Alex Rider. Więc myślę, że spokojnie za jakiś czas na Amazonie pojawi się właśnie jakiś dodatkowy animowany serial, który ma przygotować kolejne pokolenie do wchłaniania Bondu. Mhm. Teraz jeszcze przypomniała mi się jedna zaleta Amazona, to ja jestem fanem nośników i premier kinowych. I akurat w przypadku Amazona wydaje mi się, że pod tym względem mogę być spokojny. Zarówno będę miał co postawić na półce, jak i premierę filmu zobaczy w kinie, co jest dla mnie niesamowicie ważne. No jest. Inna sprawa, znaczy jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że inna sprawa też jest taka, że mamy tutaj bardzo duże oczekiwania i bardzo duże nadzieje. Jak się okazuje i dużo spodziewamy się po tej transakcji, ale niestety może też być tak, że zmieni się bardzo niewiele, żeby nie powiedzieć nic, tak? Ponieważ dla nas oczywiście w tej transakcji pierwszą myślą jest seria o Jamesie Bondzie, ale to wydaje się, że nie dla Jamesa Bonda Amazon kupił MGM, tak? Amazon kupił MGM po to przede wszystkim, żeby zasilić usługę Prime Video tymi tysiącami, dziesiątkami tysięcy godzin materiału filmowego. Zgadza się. I tu jestem optymistą, że kiedy podliczą te słupki i zobaczą, jak często i jak gęsto ludzie pykają i puszczają sobie kolejne Bondy, to stwierdzą, że jest w tym potencjał. Bardzo możliwe. Bardzo możliwe. Tylko tyle, że
tak naprawdę Prime Video nie jest celem samym w sobie dla Amazona, tak? To jest tylko jeden z licznych sposobów na związanie swoich klientów z usługą Prime. Dlatego, że uczestnicy programu Prime znacznie więcej wydają pieniędzy w samej księgarni czy w sklepie Amazona. I ten Amazon Prime to jest bonus czy środek do celu, a nie cel sam w sobie. No ale my tak naprawdę wydaje się, że możemy tylko na tej transakcji zyskać, tak więc pozostaje się nam tylko cieszyć. A zwłaszcza, że Amazon jest oficjalnie dostępny w Polsce. Dokładnie. Ja jeszcze z takich zalet, które bym widział i które bym sobie życzył, to może w końcu zaczniemy dostawać tańsze przesyłki ze sklepu internetowego Jamesa Bonda, które w tej chwili bardzo często były równoznaczne z przedmiotem, który się kupuje, więc może Amazon tutaj zaoferuje swoje usługi i tego bym sobie na pewno jeszcze życzył. Mam tylko jeszcze nadzieję, że Jeff Bezos nie będzie chciał zagrać Blofelda w kolejnych częściach, bo pasuje jak ulał. Może to by nie był taki zły pomysł. Jak żeśmy rozmawiali tutaj w gronie kiedyś znajomych na Facebooku w jednym z wątków, jest w tym potencjał, w sensie kiedy jakiś czas temu MGM był kupiony przez Teda Turnera, no to niedługo później pojawił się z Wall dokładnie inspirowany tą postacią, więc może w tą stronę pójdziemy. On nie musi grać, wystarczy, żeby po prostu fabuła była napisana pod tego rodzaju przeciwnika i może to być film, który właśnie ostatni Bond, w którym Bond jednak przegra i polegnie, bo z Bezosem... No, najbogatszy człowiek świata. Pasuje do przeciwnika Bonda jak ulał. To jest doskonała puenta. Wyczerpaliśmy temat. Czy jeszcze coś masz w notatkach, Marcin? Ja się generalnie cieszę. Cieszę się też, że jeśli miało trafić to na jakąś platformę, to że będzie to właśnie Amazon. Choćby z tak prozaicznego i banalnego powodu jak to, że Amazon oferuje świetną jakość. W przeciwieństwie do na przykład HBO, czy Disneya, którego w ogóle u nas nie ma, tak więc przynajmniej filmy o Bondzie będą w tym streamingu i stale będą w streamingu dostępne, tak więc w jednym konkretnym miejscu i to akurat jest dobre, bo pomimo tego, że podobnie tak jak ty, Przemku, jestem fanem nośników, to jednak od przybytku głowa nie boli i fajnie jest mieć opcję. No, a ja mam jeszcze tą jazdę, że teraz czekałem na tą premierę długo i jeszcze chwilę czekamy, ale pracowałem nad wznowieniem leksykonu, sobie tam update'owałem różne rzeczy i tak dalej. Weszliśmy w poważny konflikt prawny z moim poprzednim wydawcą, który twierdzi, że to był jego pomysł i ja mam prawo do tekstów, ale nie mam prawa tego zrobić, żeby cokolwiek wznowić, wydać i tak dalej, więc chciałem się tym zająć też właśnie od strony potencjalnego nowego wydawcy, żeby to ogarnął i on poszedł z nim na wojnę, ale jeszcze nie mam wszystkich kwitów, żeby pokazać im stare umowy i tak dalej, bo nie potrafię tego namierzyć. Im więcej będzie Bondów, tym będzie większy potencjał do tego, żeby właśnie jak już w końcu domknę te sprawy i wytłumaczymy Pascalowi, że to, że u nich było pierwsze wydanie, to nie znaczy, że oni wymyślili ideę leksykonu jako takiego, no to wtedy zrobimy nową edycję po prostu, dwa razy grubszą, bo tyle się w międzyczasie wydarzyło. Fantastycznie wyprzedziłeś moje pytanie, bo miałem na koniec oczywiście zadać pytanie, kiedy się możemy spodziewać kolejnej odsłony. No mówię, update'uję, staram się update'ować to w miarę na bieżąco, dopisując kolejne hasła i poprawiając, jak ktoś gdzieś umrze albo zrobi coś ważnego, ale no, jak mówię, najpierw muszę stoczyć niestety prawną batalię z Pascalem, który okazał się bardzo dziwnym wydawnictwem. No to trzymamy kciuki. Dokładnie. Ja jeszcze tylko tak na koniec jeszcze nawiążę do tego, co mówiłeś, Marcin, o streamingu i to ja jestem zachwycony zainteresowaniem, jakie się pojawiło, kiedy Bondy w końcu się pojawiły u nas na HBO. To przerosło moje najśmielsze oczekiwania. Okazało się, że naprawdę mnóstwo młodych osób w tej chwili nie zna w ogóle tej serii i niesamowicie się ucieszyli, gdzie pojawiła się cała dostępna w jednym miejscu. Zaczęli nawet kupować abonamenty, żeby nadrabiać tą serię, co jest
dla nas oczywiście to jest nasz cel, więc bardzo, bardzo się z tego cieszę i jeżeli będzie cała seria dostępna na Amazon na życzenie, no to jest rewelacyjna wiadomość dla każdego fana i dla każdej nowej osoby, która chce wniknąć w tą przygodę. Tak, tak. No dobra. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy Kamilu, dziękujemy słuchaczom i do usłyszenia. I standardowo James Bond Team powróci.